Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi powitać Państwa na naszym webinarze pod tytułem Najnowsze orzeczenia ETPC i TSUE w sprawach osób LGBT+. Mam ogromny zaszczyt powitać autorki publikacji pod tym samym tytułem, panią Karolinę Kędziorę, rzeczniczynię prawną, oraz Annę Mazurczak, adwokatkę, które przygotowały tę wspaniałą publikację. Ta publikacja, o której dzisiaj autorki opowiedzą, ma stanowić pomoc w codziennej pracy dla wszystkich osób prawniczych, które w swojej praktyce zawodowej mają styczność z problematyką sytuacji prawnej osób LGBT+. I jako Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w szczególności zachęcamy do sięgnięcia po ten materiał wszystkich profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczki, sędziów oraz sędzie oraz osoby prokuratorskie. Moim obowiązkiem jest również dodać, że materiał powstał w ramach projektu Prawa osób LGBT+ w praktyce stosowania prawa, edukacja społeczności prawniczej. Ten projekt został sfinansowany przez ambasadę brytyjską w Warszawie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tę pomoc. Może też krótkie słowo, gdzie te publikacje można dostać, gdzie znaleźć. Ona jest na naszej stronie ptpa.org.pl. Należy kliknąć w zakładkę projekty oraz rozwinie się taka lista ze tytułami projektów i po lewej stronie należy wybrać projekt Prawo osób LGBT+ w praktyce stosowania prawa, edukacja społeczności prawniczej i tam z tej strony można pobrać tę publikację. To co, z mojej strony to chyba wszystko i z przyjemnością oddaję głos naszym wspaniałym autorkom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za takie wprowadzenie i takie wielokrotne powitanie. Ja się nazywam Karolina Kędziora. Ja się nazywam Anna Mazurczak i jeszcze sobie tylko patrzę, bo chciałabym już sobie przerzucić slajd. Ja powiem może, kim jesteśmy, no, Ania. My Tak, o, już mogę. Procesowymi związanymi z organizacją dla tych osób, które nie znają Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, która specjalizuje się w między innymi w bezpłatnym wspieraniu osób doświadczających dyskryminacji i też zajmujemy się edukacją. I środowisko prawnicze od bardzo dawna jest dla nas absolutnym priorytetem. Widzimy potrzebę, widzimy też odzew na różnego rodzaju propozycje edukacyjne, które oferujemy od lat, więc kontynuujemy te działania, a prawa osób LGBT+ to jedna z tych potrzeb. To nie jest już pierwsze działanie temu poświęcone. Postanowiłyśmy razem z Anną Mazurczak, moją wspaniałą koleżanką, przyjrzeć się orzecznictwu takiemu najnowszemu. Tych orzeczeń nie będzie jakoś zatrważająco dużo, szczególnie w sprawach dotyczących Polski nie ma ich bardzo dużo. Dlatego ta publikacja nie jest jakoś szczególnie obszerna. Też pokusiłyśmy się o to, żeby w sprawach niepolskich przejrzeć ostatnie lata. Zaraz Ania powie dokładnie, które lata i dlaczego akurat taki przedział czasowy wybrałyśmy. Takich sprawach, które w naszej ocenie mają też przełożenie na polską rzeczywistość. I mówimy tutaj o ostatnich 8 latach, ale w ogóle też o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy, które trafiają do naszej organizacji, czy też do innych organizacji, które specjalizują się w szczególności w ochronie praw osób LGBT+ w Polsce. I może teraz właściwie sobie pomyślałam, Karolina, popraw mnie, jeśli się mylę, ale są w sumie, bo jeden powód, dla którego wybrałyśmy akurat taki okres czasu, listopad 19 do luty 2024, to dlatego, że jest dostępna publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich, która się nazywa Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce, Międzynarodowy Standard Ochrony Praw Człowieka Osób LGBT i Stan Jego Przestrzegania z Perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. I to jest taka publikacja, gdzie
gdzie właśnie stan prawny w tej publikacji mamy na listopad 2019 roku. I to jest bardzo w ogóle, odsyłamy, zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, dlatego że to jest z kolei obszerna publikacja, w której jest mowa o międzynarodowym standardzie ochrony praw człowieka osób LGBT i osobna jest taka część, gdzie omawiamy tam, w jaki sposób ten międzynarodowy standard jest uwzględniany albo nieuwzględniany na poziomie krajowym tutaj u nas w Polsce, tak? Czyli na ile organy administracji, organy ścigania, sądy właśnie stosują ten międzynarodowy standard. I teraz dlatego my zdecydowałyśmy, że przyjrzymy się tym najnowszym orzeczeniom i teraz to, co trzeba mnie poprawić, bo teraz głośno myślę, czy przed listopadem 2019 mieliśmy jakiekolwiek orzeczenie, no jedno teraz mi przyszło do głowy, dotyczące Polski w sprawach osób LGBT przed TSUE albo przed ETPCZ-em. Przed ETPCZ-em mieliśmy właściwie sprawę Kozak przeciwko Polsce i Wątkowski przeciwko Polsce, tak? Czyli jedna sprawa dotyczyła możliwości wstąpienia w stosunek najmu w przypadku partii samej płci, a druga dotyczyła wolności zgromadzeń. Ale poza tym też jest tak, że po prostu tych orzeczeń wobec Polski w ogóle nie było dużo i też jest tak, że zwłaszcza jeśli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, no musieliśmy po prostu latami czekać na to, aż Trybunał rozpozna sprawy, które tam czekały na rozpoznanie w przypadku sprawy Karoliny, nie wiem, 11 lat chyba, tak? A jeśli chodzi z kolei o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to po prostu polskie sądy nie kierowały pytań prejudycjalnych, pomimo tego, że zadawaliśmy je, znaczy zachęcaliśmy polskie sądy do zadawania pytań prejudycjalnych od 2015 roku, tak? A po prostu było to bardzo trudne, więc czuję, że może tych orzeczeń jest mało, ale jednak 6 orzeczeń w ciągu tych ostatnich 5 lat, to i tak jak na Polskę, to po prostu jest dużo. Doprecyzuję, teraz... Ania powiedziała o sprawa Karoliny, to chodzi o sprawę, w której byłam pełnomocniczką procesową. Tak, tak, to za chwilę będziemy też o niej mówić. W każdym razie dzisiaj na tym webinarze chciałobyśmy krótko omówić te wszystkie sprawy, które dotyczyły Polski, ale tak jak wspominała Karolina, dorzuciłyśmy kilka istotnych orzeczeń, które wydają nam się istotne z punktu widzenia krajowego. To są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczą albo różnego rodzaju poważnych naruszeń praw człowieka wobec osób, które stowarzyszają się w jakichś formach stowarzyszeń działających na rzecz praw osób LGBT, plus to są orzeczenia dotyczące przestępstw nienawiści, mowy nienawiści, homofobicznej zasadniczo, bo tylko takie orzeczenia Trybunału mamy i z tych orzeczeń wynika niewątpliwie, że już obowiązkiem państw stron konwencji jest to, żeby wyróżnić w kodeksie karnym takie przestępstwo z nienawiści czy mowę nienawiści właśnie ze względu na orientację seksualną. Także zamieściłyśmy tam te orzeczenia no trochę po to, żeby też wzmocnić argumenty w tej toczącej się w tej chwili debacie publicznej na temat nowelizacji kodeksu karnego. Ale co? Ale przejdziemy do orzeczeń dotyczących Polski. I teraz plan na to spotkanie jest taki, mamy godzinę, że krótko właśnie zajawimy, jakie orzeczenia dotyczące Polski znajdują się w tej publikacji, krótko je skomentujemy i na pewno na końcu po pierwsze otworzymy taką dyskusję i zachęcamy do głosów w komentarzach, co z tego wynika, tak? To znaczy świetnie, że mamy te orzeczenia dotyczące Polski, ale w jaki sposób ich używać przed sądami krajowymi? Co my robimy, żeby namawiać sądy do tego, żeby się do tych orzeczeń stosowały? I oczywiście zostawimy też trochę czasu na pytania, tak? Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tego, co mówimy, to też zachęcamy do tego, żeby je pisać w komentarzach. Okej, to co? Zaczynamy. Karolina. Zaskoczyłaś mnie, nie wiedziałam, że to będzie pierwsze. To jest bardzo ciekawa sprawa w ogóle. Dlatego, że znaczy w ogóle to, co się wydarzyło przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo myślę, że w tej sprawie akurat my się w ogóle nie spodziewałyśmy tego, że to pytanie zostanie zadane i o dziwo ono nie zostało zadane za sprawą naszej inicjatywy. Bo trzeba powiedzieć, że my w tych różnych postępowaniach dotyczących dyskryminacji różnych przedstawicieli różnych grup defaworyzowanych często zgłaszamy, czy często, raz na jakiś czas zgłaszamy wniosek o złożenie pytania prejudycjalnego do TSUE, ale to się po prostu nie wydarza co do zasady. A tym razem to była inicjatywa sądu. Już powiem, o co chodziło w tej sprawie, bardzo krótko.
bo szczegóły będą mogli Państwo oczywiście przeczytać w naszej publikacji. To jest sprawa, która dotyczyła osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i współpracowała z telewizją publiczną. I ta współpraca przebiegała pomyślnie, polegała ona na zawieraniu krótkoterminowych umów cywilnoprawnych. Konkretnie to była umowa o dzieło. I w ogóle cała ta sytuacja, o której zaraz opowiem, ona się wydarzyła tuż po takiej pozytywnej weryfikacji tej współpracy z takim zapewnieniem dalszej współpracy. Ale zakończyła się ta współpraca nagle za sprawą mianowicie takiej sytuacji, że mężczyzna wziął udział w takim wydarzeniu, nagraniu takiego teledysku, który jest cały czas do obejrzenia na YouTubie, razem ze swoim partnerem życiowym, wraz z innymi parami jednopłciowymi. To był taki teledysk, piosenka, która została opublikowana w okresie świąt Bożego Narodzenia. I to się nie spodobało podmiotowi, który współpracował na stałe z naszym klientem, bo też tutaj tylko wspomnę, że Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest stroną tego postępowania. My wstąpiliśmy do postępowania sądowego, ale o tym jeszcze będzie może okazja, to jeszcze o tym wspomnę, jaka to jest praktyka i dlaczego warto to robić. I co się dzieje? Pracodawca dowiedział się o tym i natychmiast zerwał współpracę. Sprawa trafia do sądu. Tutaj została wykorzystana ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, czyli taka ustawa, która obowiązuje od 2011 roku, ale w praktyce jest naprawdę wciąż stosunkowo rzadko stosowana, też stąd sądy nie są jakoś zaznajomione z tym dokumentem prawnym. Niemniej jednak takie postępowanie zostało wszczęte. Nie ma tutaj w ogóle za dużo orzecznictwa. Stąd być może powstała ta wątpliwość po stronie sądu, który w ogóle zastanawiał się nad tym, na ile dostęp jakby do tej współpracy na podstawie umowy o dzieło w ogóle jest chroniony zgodnie z celami, w świetle dyrektywy unijnej, no bo tutaj zastosowanie ma dyrektywa unijna z 2000 roku, dyrektywa 78, która dotyczy między innymi zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do zatrudnienia i pracy. I tutaj nie będę się jakoś bardzo w szczegóły wdawała, ale między innymi takim bardzo ciekawym wątkiem tej sprawy było to, jak się ochrona przed dyskryminacją ma do swobody zawierania umów. I tutaj Trybunał, badając tą sprawę w świetle celów dyrektyw Unii, realizacji celów dyrektyw unijnych, uznał, że jak najbardziej te przepisy, które mamy w ustawie wdrożeniowej tak zwanej, o której wspomniałam, one jak najbardziej tutaj będą miały zastosowanie. Co więcej, tu była jeszcze taka, do sytuacji naszego klienta, tu była jeszcze taka wątpliwość, bo w tej ustawie wdrożeniowej jest taki wyjątek, który mówi o tym, że no jakby wyłącza, że ta ochrona swobody zawierania umów nie odnosi się do sytuacji, kiedy chodzi do dyskryminacji na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, ale i tutaj powstała ta wątpliwość, czy w takim razie ta przesłanka orientacji seksualnej tutaj też może mieć zastosowanie. I mimo tego, że nie została wprost wymieniona, TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznał, że to nie ma znaczenia, że jej tam się nie pojawiła, no bo jakby cel ochrony dyrektyw jest taki, że również tutaj nie powinno dochodzić do dyskryminacji, która nie jest chroniona w żaden sposób. Czyli mamy tutaj sytuację, kiedy rozwiano wątpliwości co do tego, że nie tylko zatrudnienie pracownicze jest chronione przed dyskryminacją na etapie rekrutacji, ale też inne formy zatrudnienia, takie jak na przykład współpraca w ramach umowy o dzieło również, pod warunkiem, że jest to stała współpraca, taka kontynuowana przez dłuższy czas, wykonywana osobiście przez daną osobę. I w ten sposób mamy wspaniałe orzeczenie TSUE, które na stałe dojaśnia różne wątpliwości, które mogą się pojawiać wokół tego zagadnienia. No i mam nadzieję, że też
będzie miało to znaczenie, jeśli chodzi o częstsze zastosowanie w ogóle tej ustawy w praktyce przez osoby, które w ramach B2B współpracują z różnego rodzaju podmiotami i też się spotykają z dyskryminacją, między innymi ze względu na orientację seksualną. To tyle, jeśli chodzi o tą sprawę. Chyba wystarczy, Aniu, nie? Czy opowiadać jeszcze jakieś większe detale? Nie, wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że wydaje mi się, że w ogóle nie ma takiego powszechnego przekonania o tym, że osoby, które są zatrudnione też na tak zwanym B2B, że przysługuje im jakakolwiek ochrona, a właśnie przysługuje, no nie, jakby boleje chyba nad tym, że po prostu ta wiedza jest tak bardzo nierozpowszechniona, że ta ochrona przed dyskryminacją jest właśnie taka bardzo szeroka. Tak, i też jest tak, że my się spotykamy z taką praktyką pełnomocników i pełnomocniczek procesowych, bo to nie jest tak, że ja to mówię z jakąś pretensją. Ja też sobie wyobrażam, że w związku z tym, że tych spraw jest tak niewiele, stosunkowo niewiele, to też rzadko mamy okazję w ogóle prowadzić postępowanie na tej podstawie. I też spotykamy się ze sprawami, trafiają do nas osoby, których sprawy były prowadzone na przykład w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych przed sądami cywilnymi, gdzie można było, a nie wykorzystano tej ustawy jako podstawy prawnej roszczenia. I wynika to z tego, że no powiedzmy sobie od razu, nie? Że w ramach przygotowania zawodowego do zawodów prawniczych nie tylko adwokata czy radcy prawnego, ale też w ramach przygotowania zawodowego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury mało jest bardzo tych elementów, które odnoszą się w ogóle do ochrony praw człowieka, a co już mówić o takim jakimś większej uważności na tematy dyskryminacyjne. I to ma potem znaczenie przełożenia na postępowania sądowe, bo to jesteśmy przekonane o tym, myślę, że tutaj obydwie się zgadzamy, że taka praca nie tylko w oparciu o orzecznictwo międzynarodowe, orzecznictwo TSUE, też przepisy krajowe to bardzo ważna kwestia, ale też w odniesieniu do tak zwanej wiedzy świadomościowej, czyli pracy na postawach z osobami, które mają wykonywać zawody prawnicze, też ma takie konsekwencje społeczne, że wtedy ta tematyka nie jest rozpoznawana i często te naruszenia, które są dyskryminacją, nie są w ten sposób określane, co osłabia tą ochronę w praktyce. Tu jest kolejna sprawa, którą chciałabym Państwu bardzo krótko opisać. To jest sprawa, w którą ja jestem też bardzo osobiście związana, a tak się zdążyłam związać, ponieważ postępowanie przed Trybunałem, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu trwało 11 lat. Strasznie długo to trwało i oczywiście różne na ten temat, że tak powiem, teorie, czy też domniemania powstawały odnośnie tego, dlaczego tak długo sprawa ta została zablokowana, no właśnie, według niektórych zablokowana w Trybunale, ale w końcu doczekała się tego rozpatrzenia i nastąpiło to w 2000. No niedawno, tak naprawdę bardzo niedawno ta sprawa została rozpatrzona, a jest bardzo ważna, bo to jest jedyna taka sprawa z Polski, która dotyczy konkretnie ograniczenia nieheteronormatywnej kobiecie jej opieki nad dzieckiem. Tutaj konkretnie Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia artykułu 8 w związku z artykułem 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do prywatności i życia rodzinnego w związku z zakazem dyskryminacji. O co tu chodziło? Kobieta, no, taka sprawa jak wiele innych wydawałoby się, doszło do rozwodu, zdarza się, była czwórka dzieci, początkowo wszystkie dzieci trafiły do mojej klientki. Ja się zaczęłam zajmować tą sprawą dopiero na etapie przygotowywania skargi do Strasburga. I co się dzieje dalej? Nikt nie kwestionuje tego wyroku rozwodowego, w którym to do niej trafiły dzieci, ale rok później jej były mąż kwestionuje tą decyzję. No tak, tutaj dzieje się tak, że sąd podejmuje decyzję o tym, że cała czwórka dzieci ma trafić do ojca. Już tutaj pojawia się takie bardzo niepokojące sformułowanie, zaraz jak to było, że
No tak, że ta decyzja wynika z tego, że skarżąca nie chce rezygnować z nadmiernej zażyłości z kobietą, z którą się związała, w celu poprawy relacji z dziećmi. I to już jest takie bardzo niepokojące sformułowanie, bo moja klientka związała się z kobietą rzeczywiście, która siłą rzeczy zaistniała również w życiu jej dzieci. Co się dzieje dalej? Trójka dzieci przenosi się do ojca, matka nie chce zgodzić się na to, żeby jej najmłodsze dziecko, syn również trafił do ojca, twierdząc, że jest bardzo blisko związana z dzieckiem, jest bardzo bliska więź, dziecko nie chce się wyprowadzić do taty. I tak naprawdę cała sprawa, mimo tego, że już ten homofobiczny, jak potem potwierdzi to Trybunał, sformułowanie pojawia się w pierwszym wyroku, dotyczy tylko opieki nad jednym dzieckiem. I matka walczy o to dziecko w postępowaniu, które trwa bardzo długo, bo tam jest potem kwestionowana przez nią ta decyzja. W międzyczasie dziecko jest jej przymusowo odebrane jako sześciolatek. Ona walczy na tyle, ile dokąd może w Polsce. Ostatecznie cały czas w każdym wyroku sądy powołują się na brak wzorca męskiego w jej relacji. W ogóle nie interesują się tym, czy w prawidłowy sposób jej partnerka buduje relacje z dzieckiem, natomiast nie zwracają też uwagi w ogóle na sytuację osobistą ojca, tego, że w praktyce dziećmi zajmują się dziadkowie, tego, no i tak dalej. Tutaj nie chcę opowiadać jakoś dużo szczegółów, ale naprawdę to, co Trybunał podkreśla, to właśnie też opinie RODK, które były podstawą do wydawania orzeczeń, gdzie jest mowa o tym, że obecny etap rozwoju dziecka i większa rola ojca w tworzeniu męskiego wzorca dla dziecka, to ma być coś, co ma być kluczowe dla najlepszego interesu dziecka. I ostatecznie, mimo tego, że były też opinie takie, które mówiły o tym, że obydwoje rodzice mogą się zajmować dziećmi i nie ma żadnych niepokojących tutaj okoliczności, ponad to, że moja klientka była związana z kobietą, dziecko trafia do matki. Ja mam takie nawet tutaj wypisane, nie wiem, czy to teraz znajdę, takie sformułowania, to naprawdę jest dość strasznie to czytać, odnoszące się do tego podejścia sądu. Było powiedziane, że z powodu nadmiernego zaangażowania w związek z kobietą skarżąca nie będzie w stanie zagwarantować swoim dzieciom właściwej opieki. Skarżąca nie chciała zrezygnować z nadmiernej bliskości z kobietą dla jej relacji, dla dobra jej relacji z dziećmi. Zachowanie rodzicielskie skarżącej w tym czasie było nieprawidłowe ze względu na problemy osobiste i emocjonalne zaangażowanie w związek z inną kobietą. Te problemy osobiste to było nic innego jak to zaangażowanie. Skarżąca miałaby możliwość dalszego wykonywania swoich praw, gdyby skorygowała swoją postawę i wykluczyła kobietę z życia, partnerkę z życia rodzinnego. Więc tutaj bardzo ciekawe jest to, że zatrważające jest to, że doszło do homofobii, a którą Trybunał w Strasburgu dostrzegł, stwierdzając, że doszło do naruszenia, powołując zresztą orzecznictwo francuskie dotyczące adopcji, gdzie z kolei powoływano się na wybór stylu życia mężczyzny, który z tego powodu nie miał ograniczony dostęp do aborcji. Tutaj Trybunał podkreślił, że tutaj, mimo tego, że wprost nie mówiono o orientacji seksualnej tej mojej klientki, to należy stwierdzić, że ta orientacja seksualna wybrzmiewa przez cały czas trwania postępowania na poziomie krajowym i należy stwierdzić, że doszło do dyskryminacji. Też Trybunał nazwał wprost to odwoływanie się nieustające do tego męskiego wzorca do naśladowania, który miał być gwarancją najlepszego interesu dziecka, jako stereotypowego podejścia, które no, które po prostu doprowadziło do dyskryminacji jej przed sądami krajowymi. Tutaj przyznano odszkodowanie 10 000 zł, czy euro. Tak, taka była decyzja Trybunału w Strasburgu, no ale oczywiście tak, zdajemy sobie z tego sprawę, myślę, że tutaj nie trzeba mieć dzieci, żeby mieć taką fantazję, że nic z tego czasu nie wróci. I te 11 lat oczekiwania na wyrok to było duże wyzwanie, szczególnie, że ja co jakiś czas pisałam do Trybunału prośbę o przyspieszenie postępowania ze względu na szczególny charakter sprawy i to, że dziecko rośnie. I mimo tego, że moja klientka miała kontakt z dziećmi, no to jednak było to innego rodzaju budowanie relacji niż też wspólne mieszkanie. To może ja na tyle, na tym już skończę, choć w tej sprawie też można byłoby dużo więcej powiedzieć.
Dzięki. Jeszcze sobie myślę o tym, Karolina, że generalnie wydaje mi się, że powinniśmy się jeszcze przypatrywać temu, w jaki sposób ten wyrok będzie wykonany przez Polskę, dlatego że taki komentarz, który też właśnie znajduje się, Karolin, w naszej publikacji, dotyczy tego, że bardzo ta sprawa pokazuje, jak bardzo taka edukacja równościowa, czy dotycząca uprzedzeń i stereotypów, jest potrzebna wśród sędziów, i wydaje mi się, że rozliczanie się z tego, czy ta edukacja jest rzeczywiście prowadzona chociażby w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, to jest dobry pomysł na to, w jaki sposób Polska mogłaby wykonać ten wyrok, tak? Bo teraz na szczęście ten mechanizm wydawania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroków, on nie polega tylko na tym, że Trybunał produkuje kolejne wyroki, tylko one później trafiają do Komitetu Ministrów Rady Europy, który uważnie przygląda się temu, czy te wyroki są prawidłowo w Polsce wdrożone, czy nie. I to jest też o tyle dobre, że po prostu Rada Europy ma takie założenie, że jeżeli już raz dokonano jakiegoś naruszenia, to teraz wszyscy powinniśmy włożyć dużo wysiłku w to, żeby do tego naruszenia po prostu ponownie nie doszło. I pewnie, no tak sobie myślę po prostu, że też jakaś tam... Podam, że w trakcie, że jak my tą sprawę, w końcu się udało ją wygrać, ją nagłośniliśmy, to do nas się zgłaszało przynajmniej dwie osoby, które mówiły o swoich historiach bardzo podobnych do tego, więc to nie są jakieś odosobnione przypadki, wygląda na to, i to jest poważny taki problem, który, o którym, no właśnie, pytanie, na ile o nim otwarcie mówimy i na ile na szkoleniach sędziów, sądów rodzinnych to jest jakiś temat, szczególnie że są też takie rekomendacje, zalecenia różnych organów Rady Europy, które mówią wprost o tym uważności na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową właśnie w tego typu postępowaniach w kontekście dobrego, najlepszego interesu dziecka. I rekomendacje, żeby te interesy dziecka chronić bez homofobii, transfobii, etc. To jest niezwykle istotne, więc tak, ta edukacja to jest coś absolutnie kluczowego w kontekście tej sprawy. Polecamy się przy okazji. Dobra, następna omówiona w tej publikacji decyzja, no właśnie, to jest decyzja, a nie wyrok, tak, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest sprawa, która dla mnie jest dlatego ciekawa, że bardzo pokazuje, jak bardzo nieefektywny jest ten międzynarodowy mechanizm, jeżeli rozpoznawanie sprawy trwa tak długo, tak? To znaczy, to są sprawy, które były też ładnych parę lat czekały na rozstrzygnięcie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i w czasie, kiedy one zostały rozstrzygnięte przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, nam już się udało zmienić orzecznictwo na poziomie krajowym. To jest sprawa, która dotyczy dzieci urodzonych w związku jednopłciowym, dwóch mężczyzn. To są dzieci, które zostały urodzone przez matkę zastępczą w Stanach Zjednoczonych, i zgodnie z orzeczeniem sądu w Stanach dwaj mężczyźni, którzy są małżeństwem, stali się prawnymi rodzicami tych dzieciaków. Jedna z tych osób ma obywatelstwo polskie. Dzieci miały już obywatelstwo amerykańskie i izraelskie, natomiast starały się o potwierdzenie obywatelstwa polskiego z tego tytułu, że zgodnie z naszym prawem dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie, jeżeli przynajmniej jedno z jego rodziców jest Polakiem. I teraz polskie sądy żądały jakiegokolwiek dowodu więzi biologicznej pomiędzy dziećmi a ojcem, który, z tego co pamiętam, nie został przed polskimi sądami ostatecznie przedstawiony, natomiast to jakby w zasadzie ostatecznie nie było specjalnie istotne przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, choć było to istotne przed sądami krajowymi. I teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka ostatecznie zdecydował, że nie wyda wyroku w tej sprawie, dlatego że w związku z tym, że dzieci mają już obywatelstwo amerykańskie i izraelskie, nie udało się też skarżącym wykazać, że nieposiadanie polskiego obywatelstwa w jakikolwiek sposób wpływa na ich życie prywatne albo rodzinne, dlatego że rodzina na stałe mieszkała w Izraelu, bardzo miała takie mgliste plany dotyczące ewentualnego przenoszenia do Polski, to było bardzo hipotetyczne, że kiedykolwiek mieliby zamieszkać w Polsce, i Trybunał uznał, że o ile nie mieszkają w Polsce, to po prostu brak tego obywatelstwa polskiego nie jest w ogóle jakimś istotnym ograniczeniem ich praw człowieka, z czym w gruncie rzeczy się zgadzam, tak? To znaczy rzeczywiście to nie jest tak, że te dzieciaki były bezpaństwowcami, natomiast jednak i też nie jest tak, że prawo do obywatelstwa
Państwa to jest jakieś prawo konwencyjne. Tak? Prawem konwencyjnym jest chociażby właśnie prawo do prywatności czy prawo do poszanowania życia rodzinnego i o ile nie wykaże, że arbitralna odmowa obywatelstwa ma jakiś wpływ na to życie prywatne czy rodzinne, to rzeczywiście po prostu ta sprawa nie podpada pod Europejską Konwencję Praw Człowieka. I teraz to, co się stało w międzyczasie w Polsce, to takich spraw mieliśmy co najmniej kilka i one właśnie poza tą jedną, wszystkie kolejne sprawy zakończyły się pozytywnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszystkie te wyroki zresztą, na miarę na wszystkie te wyroki znajdują się w tej publikacji, było ich co najmniej kilka, łącznie z takim wyrokiem, który był wydany jesienią zeszłego roku już na posiedzeniu niejawnym. To znaczy Naczelny Sąd Administracyjny mam wrażenie, że uznał już, że ta kwestia jest na tyle oczywista i rozstrzygnięta, że nawet nie ma potrzeby wyznaczania rozprawy, na szczęście. I teraz rozumowanie obecnie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest takie, które jest jakimś takim ewenementem w ogóle na skalę nawet światową, tak, że nasz Naczelny Sąd Administracyjny mówi tak, rodzi się dziecko, to dziecko ono w zasadzie nie ma żadnego wpływu na to, w jakiej rodzinie się rodzi. Jednym z jego rodziców niewątpliwie jest obywatel polski, dlatego że w akcie urodzenia tego dziecka jest dwóch ojców i jeden z nich jest obywatelem polskim. W związku z tym dziecko z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie. I koniec, tak? I nie możemy ustalać tutaj rodzicielstwa tego dziecka na podstawie przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego że to dziecko urodziło się w Stanach i jakby to rodzicielstwo zostało ustalone w Stanach według prawa amerykańskiego. Prawo amerykańskie po prostu ma tutaj zastosowanie, a nie prawo polskie. Natomiast nie ma to znaczenia dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego, dlatego że potwierdzenie obywatelstwa polskiego to jest reżim taki publiczno-prawny, a nie prywatno-prawny. W związku z tym niewątpliwie te dzieciaki obywatelstwo polskie mają i to powtórzę bez względu na to, czy jest ta więź biologiczna z dzieckiem, czy jej nie ma pomiędzy tym ojcem, który jest obywatelem polskim, a dzieckiem właśnie. I teraz nawet udało się właściwie doprowadzić już w tej chwili do tego, że dzieci, które się rodzą za granicą i w ich aktach urodzenia znajduje się dwóch ojców, nawet nie muszą potwierdzać obywatelstwa polskiego, tylko od razu dostają dowód osobisty i paszport, po prostu jeden tylko z tych ojców jest jakby w Polsce rozpoznany, czyli tylko dane tego ojca, który jest obywatelem polskim, są wpisane do rejestru PESEL czy właśnie do jakichś dokumentów tożsamości. W każdym razie wydaje mi się, że ta sprawa trochę pokazuje też, że ta reakcja Trybunału była po prostu na tyle spóźniona, że też te rozważania, które były istotne dla Trybunału, czyli na ile odmowa obywatelstwa ma w ogóle wpływ na życie rodzinne czy prywatne skarżących, to one w ogóle nie są istotne w ocenie naszych sądów krajowych, przy czym w dużej mierze wynika to z tego, że surrogacja jest w Polsce po prostu nadal nieuregulowana i jest to po prostu jeden z tych tematów, które, no z którymi uważam, że Polska się po prostu nie chce skonfrontować, tak? Dlatego że wyobrażam sobie, że jednak w wielu państwach no są jakieś takie procesy sądowe, w toku których się ustala chociażby w jaki sposób ta surrogacja przebiegała, czy prawa tej matki zastępczej były odpowiednio poszanowane w toku tego procesu. Jakby no, bada się właśnie to, czy ta surrogacja w tym konkretnym przypadku nie była jakimś nadużyciem chociażby wobec matki zastępczej. A w Polsce przez to, że nie mamy żadnych uregulowań, no to rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić, dlaczego arbitralnie mielibyśmy pozbawiać obywatelstwa polskiego te dzieci. Ale z kolei skoro nie mamy żadnych uregulowań, no to jakby to działa w dwie strony, tak? W takim sensie, że wydaje mi się, że nie mając żadnych uregulowań, tym bardziej po prostu poszkodowane są i dzieci, i właśnie ich rodzice, i potencjalnie też matki zastępcze. Także ta decyzja, dobrze może, że to jest decyzja dotycząca tego, że ostatecznie ta skarga była niedopuszczalna, dlatego że to nasze orzecznictwo na poziomie krajowym po prostu powiedziałabym, że jest o wiele korzystniejsze niż to, co właśnie udało się, a właściwie się nie udało osiągnąć w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. I teraz ciągnąc temat dzieci, bardzo ważne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2022 roku. Po naprawdę bardzo wielu sprawach i po prostu krew, pot i łzy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym udało się wreszcie namówić Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, żeby skierował sprawę dziecka, w którego akcie urodzenia są dwie mamy, do Trybunału
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sprawa dotyczyła Sofii. Sofia to jest taka dziewczynka, która ma dwie mamy, które wzięły ślub w Hiszpanii, żyją sobie w Hiszpanii. Jedna mama jest obywatelką Polski, druga mama jest obywatelką Irlandii. I teraz ani Polska, ani Irlandia w czasie, kiedy urodziła się Sofia, nie wydały Sofii żadnych dokumentów. W Polsce nie wydano jej żadnych dokumentów, dlatego że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił zarejestrowania jej aktu urodzenia, z tego powodu, że w tym akcie urodzenia są dwie mamy, a w Polsce warunkiem otrzymania dowodu osobistego czy paszportu jest właśnie tak zwana transkrypcja, czyli przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru. W Irlandii dziewczynka nie dostała żadnych dokumentów, dlatego że w ogóle kwestionowano nabycie przez nią obywatelstwa irlandzkiego, ponieważ mamą, która dziecko urodziła, nie była ta mama irlandzka, tylko mama polska. I teraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Sądu Administracyjnego w Krakowie, mówiąc, ale halo, halo, jeżeli rodzi się dziecko, które ma dwie mamy i my odmawiamy zarejestrowania aktu urodzenia w Polsce, to w efekcie to dziecko nie ma żadnego dokumentu tożsamości i z tego powodu no, w ogóle jest bezpaństwowcem, tak? W sensie nie może opuszczać tego kraju, nie może opuszczać tego kraju, w którym się urodziło. No coś tu trzeba jednak zrobić, to znaczy albo wydać ten dokument tożsamości bez aktu urodzenia, no albo po prostu dokonać transkrypcji. I teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, nie no, rzeczywiście mamy problem, zwróćmy się w takim razie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co tu zrobić w takiej sytuacji, skoro my w Polsce nie mamy rodzicielstwa jednopłciowego, no to może Trybunał w Luksemburgu coś nam tu poradzi. I Trybunał w Luksemburgu w naszej sprawie wydał postanowienie, dlatego że już wcześniej wydał wyrok w sprawie, tak zwanej sprawie Pancerewo, to była sprawa bułgarska, która dotyczyła mniej więcej tego samego. I Trybunał w tym naszym postanowieniu, postanowieniu dotyczącym Polski, powtórzył po prostu to, co już ustalił w wyroku w sprawie bułgarskiej, czyli że nie ma obowiązku rejestrowania takiego aktu urodzenia, jeżeli w państwie członkowskim Unii Europejskiej nie rozpoznaje się tych rodziców tej samej płci, ale oczywiście jest obowiązek wydawania dokumentów tożsamości na podstawie zagranicznych aktów urodzenia i to muszą być takie dokumenty, które umożliwiają dziecku podróż z każdą z jego matek. I teraz, czy przemieszczanie się, tak, pomiędzy państwami Unii Europejskiej. I teraz to, co się jeszcze wydarzyło w międzyczasie, to Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce wydał taką uchwałę w grudniu 2019 roku, w której mniej więcej napisał to samo, tak, to znaczy, że nie ma mowy, nie będziemy wam tych aktów urodzenia rejestrować, zapomnijcie o tym, ale dokumenty tożsamości powinny być wydawane. I teraz kiedy ta odpowiedź wróciła już do sądu w Krakowie, to sąd w Krakowie mówi, no dobra, rozumiemy, że nie mamy obowiązku rejestrować tego aktu urodzenia, no ale najpierw się przekonajmy, czy będzie wydany dowód osobisty temu dziecku, dlatego że skoro jest obowiązek wydawania dokumentu tożsamości, a my tutaj mamy postępowanie dotyczące aktu urodzenia, a nie dowodu osobistego, to zawiesimy je i zobaczymy, czy to dziecko dostanie dowód osobisty i wtedy dopiero rozstrzygniemy, więc super, genialnie, tak, że ten sąd nie umył rąk, tylko pomyślał sobie, nie, nie, jednak się upewnijmy, że z tym dzieckiem wszystko jest okej. Zwróciły się mamy do prezydenta Warszawy o wydanie dowodu osobistego i dostały odmowę wydania tego dowodu osobistego, którą utrzymał w mocy wojewoda. Wracamy w związku z tym do Krakowa, bo teraz to, na czym stanęły orzeczenia sądów w Polsce, to to, że okej, jest ten obowiązek wydawania dowodów osobistych na podstawie zagranicznych aktów urodzenia, ale wpiszemy wam do tego dowodu co najwyżej jedną mamę. Dlatego, że Polska jest takim specyficznym w sumie krajem, bo w Europie Zachodniej zupełnie tak nie jest, że w polskim dowodzie osobistym jako wpisuje się imiona rodziców, tak? Więc wpisuje się w naszej sytuacji imię jednej mamy i obok pisze się brak danych, dlatego że w rubryce ojciec urzędnicy wpisują po prostu brak danych. W związku z czym taka Sofia na przykład miałaby dowód osobisty z wpisanym imieniem jej mamy Polki, a obok miałaby napisane brak danych zamiast drugiego imienia swojej mamy. No i teraz to wróciło do Krakowa i sąd mówi, naszym zdaniem to nie do końca jest okej, żeby w tym dowodzie osobistym wpisywać tylko jedną mamę, bo przecież Trybunał powiedział, że to mają być dokumenty, które umożliwiają podróż każdej z matek, a wpisujemy tu tylko imię jednej mamy. Więc znowu zawiesił postępowanie i wysłał sprawę do sądu, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, mówiąc,
Naczelny Sądzie Administracyjny. Ta uchwała sprzed 5 lat, no ona jest oczywiście fajna, ale może trzeba ją jednak zmienić, dlatego że naszym zdaniem nie jest to postanowienie TSUE dobrze zrealizowane. Więc ta sprawa jest cały czas w toku i jestem pod wrażeniem w ogóle sędziów krakowskich właśnie, to znaczy, że oni nie poszli, że tak powiem, najkrótszą drogą, tylko stwierdzili, że sytuacja dzieci z tęczowych rodzin urodzonych za granicą jest na tyle niepewna, że oni już to dociągną do końca, tak? I po prostu skoro Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, jakąś koncepcję zbudował, to ten sąd w Krakowie weryfikuje, czy ta koncepcja w praktyce działa. I też cieszę się z tego powodu, że ta uchwała ma już prawie 5 lat i ona jest bardzo taka teoretyczna, w takim sensie, że Naczelny Sąd Administracyjny stworzył taką bardzo teoretyczną koncepcję, że no przecież urzędnicy powinni po prostu wydawać te dokumenty na podstawie zagranicznych aktów urodzenia, no ale ci urzędnicy nam mówią, ale prawo się nie zmieniło, więc to, że NSA ma jakąś tam koncepcję, no to dlaczego my się mamy tym przejmować? I na dziś, i o tym też szerzej w publikacji, na dziś 4 prezydentów miast, no właściwie 3 wydaje dokumenty tożsamości dzieciom, które mają w aktach urodzenia 2 mamy albo 2 ojców, czyli Warszawa, Gdańsk i Kraków. A jeżeli tęczowa rodzina trafi do jakiegokolwiek innego urzędu, to raczej najpewniej spotka się po prostu z odmową wydania dokumentu tożsamości. Więc cieszę się bardzo z tego postanowienia TSUE, dlatego że przynajmniej ono to rozstrzyga, co wydawałoby się znowu oczywiste, ale że jednak dążymy do tego, żeby dzieci z tęczowych rodzin nie były bezpaństwowcami tylko dlatego, że mają w akcie urodzenia 2 mamy albo 2 ojców, no ale znowu czuję, że po prostu doszliśmy do ściany, tak? W takim sensie, że bardzo, bardzo, bardzo się wszyscy tutaj w Polsce staramy nie rozpoznawać tych rodziców jednopłciowych, no ale w konsekwencji no rzeczywiście cierpią na tym dzieci, tak? Ta sprawa to po prostu dobrze pokazuje. I teraz płynnie, bo właśnie jakoś tak z tematy rodzinne mi wpadły, do sprawy Przybyszewska i Inni przeciwko Polsce. To jest taka sprawa, która też trwała chyba 9 lat, z tego co dobrze liczę. I to jest sprawa jedna z 5, które były prowadzone przez tak zwaną koalicję na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej. To jest taka koalicja, w skład której wchodziło też Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 5 par tej samej płci w Polsce ruszyło do różnych urzędów stanu cywilnego, mówiąc dzień dobry, a my byśmy chcieli wziąć ślub. I kierownicy urzędów stanu cywilnego odmawiali przyjęcia od tych par takiego zapewnienia o tym, że nie ma przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, mówiąc, że oczywiście jest taka przeszkoda, mianowicie jesteście parami tej samej płci. Pary tej samej płci w Polsce nie mają możliwości zawierania związków małżeńskich. Te pary odwołały się do sądów rejonowych, później sprawy trafiały do sądów okręgowych. Te odmowy oczywiście były utrzymywane w mocy. Koronnym argumentem było to, że artykuł 18 Konstytucji w Polsce definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I teraz te 5 par zdecydowało się jednocześnie złożyć skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i złożyć skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Na wszelki wypadek, dlatego że warunkiem zwrócenia się do ETP-u jest wyczerpanie ścieżki krajowej. W 2017 roku, kiedy te skargi do ETP-u trafiły, jeszcze na szczęście, jeszcze sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym była powiedzmy na tyle niepewna, że to nie było dla nas na 100% pewne, czy Trybunał Praw Człowieka nie odeśle nas jednak do Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście w czasie wyrokowania w 2023 roku ETP już był przekonany, że nie ma potrzeby wyczerpywania drogi krajowej poprzez skargę do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jest po prostu cały szereg zastrzeżeń do jego funkcjonowania, dlatego może wyrokować bez względu na to, jak te sprawy się w Trybunale Konstytucyjnym zakończyły. Część tych spraw już została w czasie orzekania przez ETP zakończona, ale wydaje mi się, że jedna chyba była jeszcze w toku, ale ETP uznał, że to jest bez znaczenia. I teraz ETP wydał taki wyrok, który w zasadzie był jakimś tam naturalną kontynuacją serii wyroków, które wydał wcześniej wobec chociażby Rumunii czy Bułgarii, a przede wszystkim Rosji, bo na początku 2023 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała taki wyrok Fedotowa i Inni przeciwko Rosji i w tym wyroku wreszcie rozciągnęła taki obowiązek ustalenia ram prawnych dla funkcjonowania par tej samej płci na wszystkie państwa strony konwencji. Wcześniej mieliśmy tylko taki wyrok z 2015 roku, który został wydany we włoskiej sprawie Oliari przeciwko Włochom i tam Trybunał bardzo koncentrował się na takim
na kontekście krajowym, tak? To znaczy na tym, jak wygląda poparcie społeczne dla związków osób tej samej płci we Włoszech, jaki jest stosunek władzy, jaki jest stosunek, nie wiem, sądów krajowych, a nie tych wniosków po prostu nie rozciągał na całą Radę Europy, a w takim już naprawdę mocnym wyroku, który dotyczył Rosji, stwierdził, że nie, że jednak on widzi, że obowiązkiem każdego państwa strony Konwencji Europejskiej Praw Człowieka jest wprowadzenie jakiejś formy prawnej dla par tej samej płci. I teraz to, co jeszcze w tym wyroku było jakąś tam nowością, to to, że Trybunał zaczął definiować, co on rozumie przez tą formę. To znaczy, niestety nie rozstrzygnął jeszcze, ale jestem pewna, że to jest kwestia czasu, czy istnieje obowiązek wprowadzenia równości małżeńskiej. Powiedział, że tutaj państwa mają jakiś margines swobody, jeśli chodzi o to, co to dokładnie jest za forma, tak? Czyli rozumiem, że jest to jakaś forma związku partnerskiego, no ale możemy też dyskutować na temat, nie wiem, nazewnictwa, czy takiego ostatecznego kształtu tego tworu, tej instytucji. Natomiast rozstrzygnął też, że ta ochrona, uznanie związków jednopłciowych powinna polegać na przynajmniej na tym, żeby taka ustawa o związkach partnerskich potencjalna przynajmniej definiowała prawa i obowiązki partnerek i partnerów tej samej płci, przynajmniej zapewniała prawo do alimentów, przynajmniej powinna odnosić się do podatków i do dziedziczenia. Czyli przynajmniej jeśli chodzi o tą sferę majątkową, to tu już Trybunał dosyć wyraźnie napisał wielkimi literami, że ta ustawa o związkach partnerskich, czy ta forma prawna, instytucja, którą stworzymy dla par tej samej płci, powinna odpowiadać przynajmniej na te podstawowe potrzeby par tej samej płci, jeżeli chodzi właśnie o ich sytuację majątkową. Więc powiedziałabym, że to jest takie bezwzględne minimum i mam nadzieję, że przynajmniej w Polsce już się zgodziliśmy co do tego, że ustawa o związkach partnerskich musi powstać i że przynajmniej jeśli chodzi o te podstawowe potrzeby, to ta ustawa powinna te podstawowe potrzeby uwzględniać. Natomiast jakiś taki mój niepokój wzbudził tylko taki akapit w tym wyroku, gdzie Trybunał powiedział, że co do samego faktu, co do samego jakby takiego obowiązku stworzenia ram prawnych nie ma już żadnych wątpliwości, natomiast szeroki margines swobody przyznaje państwom członkowskim nadal, jeżeli chodzi właśnie o taką, że tak powiem, zawartość, czyli taką treść, jaką nadamy tej formie prawnej i że tutaj oczywiście możemy brać pod uwagę naszą kulturę, zwyczaje, wtedy kiedy planujemy konkretnie, co to właściwie, jakie prawa i obowiązki mają z tego związku partnerskiego ewentualnie wynikać i że zwłaszcza jest ten szeroki margines swobody, jeżeli chodzi o kwestie bardziej kontrowersyjne, tak użył takiego sformułowania. No więc co jest bardziej kontrowersyjne? No wydaje mi się, że oczywiście bardziej kontrowersyjne są po prostu dzieci, także powiedziałabym, że to jest takie rozumowanie, które no ja odbieram jako homofobiczne, tak? To znaczy uważam, że mówienie o tym, że kwestie dotyczące wychowywania przez pary tej samej płci dzieci są kontrowersyjne i pisanie o tym w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka no wzbudza po prostu moje wątpliwości, tak? Raczej uważam, że takie sformułowania wręcz podsycają tego rodzaju stereotypy dotyczące wychowywania dzieci przez pary tej samej płci, więc właśnie jeśli chodzi o stereotypy, to pod latarnią najciemniej, no nie? Nie podobało mi się po prostu to sformułowanie, zwłaszcza, że uważam, że już naprawdę spodziewałabym się tego po Trybunale jednak, że uzna, że dzieci, które są wychowywane w związkach jednopłciowych, one też zasługują na ochronę swoich praw, tak? Więc znowu tak jakby Trybunał chciał, jak to się mówi, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, czy tam nie wiem, że uznał chyba, że to będzie takie rewolucyjne, że Polska ma mieć jakieś związki partnerskie, że już na wszelki wypadek zastrzeże, że no, ale broń Boże, nie dotykamy tematu dzieci, co jest też o tyle znowu właśnie spóźnione moim zdaniem, że w momencie wyrokowania, czy chwilę później, już nawet dokładnie teraz nie pamiętam, kiedy ta Łotwa równość małżeńską wprowadziła, ale 21 państw Unii Europejskiej już ma równość małżeńską, więc naprawdę to wydaje mi się, że w Europie nie jest już takie kontrowersyjne, ale w Trybunale najwyraźniej niestety nadal jest. Tak więc wyrok z jednej strony długo wyczekiwany i na pewno będziemy korzystać z niego teraz, tak dyskutując o tym ostatecznym kształcie ustawy o związkach partnerskich. Natomiast powiedziałabym, że spóźniony, nierewolucyjny, tak i że raczej spodziewałabym się właśnie po Trybunale czegoś więcej, ale oczywiście mamy w Trybunale mocniejsze, ciekawsze sprawy, które miejmy nadzieję, że szybciej niż później będą rozstrzygnięte. I ostatnia sprawa,
którą omawiamy, to jest wyrok, który jest wyrokiem negatywnym. To znaczy Trybunał stwierdził, że nie ma naruszenia. To jest sprawa Y przeciwko Polsce. Ona dotyczyła osoby transpłciowej, która, to jest chyba istotne w tej sprawie, żyje, mieszka we Francji, natomiast jest osobą z pochodzenia z Polski, w związku z czym jej akt urodzenia jest sporządzony w Polsce. I teraz ta osoba ustaliła płeć metrykalną i w zgodzie ze swoją płcią odczuwaną na przykład mogła zawrzeć związek małżeński we Francji, założyła tam rodzinę, też w taki sposób została uwidoczniona w akcie urodzenia swoich dzieci, tak? Czyli została w tych aktach urodzenia odzwierciedlona już ta płeć, z którą się ta osoba identyfikuje. I teraz to, o co się poskarżyła ta osoba do Trybunału, to to, że w odpisie zupełnym polskiego aktu urodzenia znajduje się informacja o tym, że jej pierwotna płeć przy urodzeniu została oznaczona jako ta płeć inna i została ona zmieniona, w sensie oznaczenie tej płci zostało zmienione wyrokiem sądu tego i tamtego. I teraz ta osoba przegrała, tak? Dlatego, że Trybunał powiedział, no dobrze, rozumiemy, że sama świadomość, że istnieje taki dokument jak odpis zupełny aktu urodzenia z informacją o tej płci, z którą się już nie identyfikujesz, jest jakoś tam krzywdzący, bolesny i tak dalej, ale uważamy, że nie wykazałaś osobo, że fakt istnienia tego dokumentu w jakiś istotny sposób właśnie wpłynął na twoje życie prywatne czy rodzinne, skoro chociażby mogłaś zawrzeć związek małżeński i w akcie małżeństwa twoja płeć jest odzwierciedlona prawidłowo, czy chociażby jesteś rodzicem dzieci i znowu w aktach urodzenia dzieci twoja płeć też jest odzwierciedlona prawidłowo. Więc słabością trochę tej sprawy rzeczywiście moim zdaniem było to, że ta osoba żyje i mieszka we Francji, tak? Dlatego, że przecież gdyby to była osoba, której akty urodzenia, która rodzi dzieci, czy tam ma dzieci tutaj w Polsce, to wtedy w polskich aktach urodzenia tych dzieci raczej nie byłaby ta płeć odzwierciedlona prawidłowo, tak? Więc myślę, że byłoby to łatwiej wykazać po prostu, że to ma jakiś wpływ na życie rodzinne tej osoby. Natomiast Trybunał jakby poszedł trochę też taką argumentacją, że to może mieć niekiedy znaczenie w bardzo wyjątkowych sytuacjach, żeby gdzieś w tych rejestrach państwowych znajdowała się jednak informacja o transpłciowości. I teraz Trybunał się posłużył przykładami postępowania adopcyjne, starania o obywatelstwo, ewentualnie w kontekście postępowań karnych. To mnie do końca nie przekonuje, szczerze mówiąc, i chyba mam taki problem z tą sprawą, że z jednej strony no trudno tutaj coś zarzucić rozumowaniu Trybunału, w takim sensie, że rzeczywiście chyba tej konkretnej osobie nie udało się do końca wykazać, w jaki sposób ten odpis zupełny aktu urodzenia i ta wzmianka dodatkowa wpłynęła na jej życie prywatne czy rodzinne, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że jasne, są sytuacje, w których my wręcz oczekujemy tego, że państwo uwzględni transpłciowość, tak? Nie wiem, właśnie w postępowaniach karnych, ale w takich postępowaniach karnych, gdzie ktoś jest na przykład ofiarą przestępstwa z nienawiści, tak? To wtedy. No tylko znowu, czy żeby powołać się na ochronę prawną, która przysługuje osobom transpłciowym, to akurat konkretnie w odpisie zupełnym aktu urodzenia musi się znajdować ta informacja. Z kolei też jeśli chodzi właśnie o prawa dzieci, to też wydaje mi się, że to oczywiście jest jakiś argument. Prawo dzieci do wiedzy o swoim pochodzeniu. Tak? To znaczy, że dziecko osoby transpłciowej wydaje mi się, że to jest okej, okay, tak? Że ma prawo do takiej wiedzy o swoim pochodzeniu biologicznym. Tylko to jest argument za tym, żeby to w akcie urodzenia dziecka zamieścić informację dotyczącą rodzica, a niekoniecznie w akcie urodzenia tego rodzica. Tymczasem w Polsce w tej chwili jest dokładnie odwrotnie, tak? Czyli w akcie urodzenia rodzica zamieszczamy wzmiankę dodatkową, a w akcie urodzenia dziecka nie ma po tym śladu. Więc uważam, że dziecko może być w efekcie tego prawa pozbawione. W każdym razie to, co jest dla mnie ciekawe, to to, że w 2015 roku, kiedy powstała ustawa polska o uzgodnieniu płci, która była następnie zawetowana przez prezydenta, więc nie weszła w życie, tam była taka koncepcja, żeby osoba transpłciowa po tranzycji prawnej, żeby dla niej sporządzano nowy akt urodzenia, tak jak dla na przykład osoby, która jest adopcja, instytucja adopcji anonimowej w Polsce, tak? Czyli wtedy niszczy się zupełnie poprzedni akt urodzenia dziecka, jeżeli jest on oddany do adopcji anonimowej i sporządza się nowy akt urodzenia. No tylko znowu ta adopcja anonimowa wydaje mi się
jest jakimś tam właśnie naruszeniem prawa dziecka do wiedzy o swoim pochodzeniu. To jest raczej kontrowersyjne rozwiązanie i też takie dosyć, powiedziałabym, przestarzałe. I nie mam takiego po prostu przekonania, czy a nie umiem jednocześnie znaleźć dobrego rozwiązania, tak? To znaczy też wynika to z tego, że wśród osób, które ja reprezentuję w sądach, widzę po prostu bardzo niekiedy różne potrzeby. Są osoby, które mają olbrzymią potrzebę takiego właśnie pokazania w swoich dokumentach tej historii, którą przeszły, tak? Czyli że to nie jest tak, że w momencie ustalenia płci dopiero powstaje nowy człowiek, a wcześniej tej osoby nie było, tak? W sensie, że właśnie mają taką potrzebę odzwierciedlenia swojej historii, a przeciwnie są też takie osoby, które najchętniej by ten okres swojego życia wymazały, tak? I chciałyby, żeby on po prostu nie istniał, żeby te dokumenty rzeczywiście były wyeliminowane. Więc wydaje mi się, że teraz, kiedy znowu mamy na stole tą opcję pracowania nad nową ustawą o ustaleniu płci, to po prostu trzeba będzie do tej dyskusji wrócić. Dobra, kończę. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz taką, mianowicie, jeśli chodzi o w ogóle wykorzystywanie, tutaj widzę też takie pytanie konkretne, zaraz do niego przejdziemy, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego orzecznictwa i trochę też na to pytanie teraz odpowiadam, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w praktyce, ja tutaj mam tą perspektywę osoby, która, obydwie mamy tą perspektywę prawnicze, które działają w organizacjach pozarządowych i myślę, że naprawdę mamy swoją rolę w tym, że te przepisy w praktyce mają zastosowanie. Bo oczywiście spotykamy sędziów, którzy sami sięgają chętnie po to orzecznictwo i wykorzystują je w wspaniały sposób, wzorcowy wręcz, ale też to, jaki my wysiłek wkładamy, na czym się koncentrujemy, czy występując jako pełnomocniczki pro bono w sprawach dotyczących dyskryminacji, czy reprezentując organizację jako stronę postępowania, czy przygotowując amicus curiae opinie przyjaciela sądu, które są wysyłane do sądu, my po prostu wtedy podsuwamy to orzecznictwo, analizujemy, sugerujemy pewne, czy sugerujemy, po prostu wnosimy o zastosowanie argumentacji trybunałów, sądów międzynarodowych, w praktyce orzeczniczej sądów krajowych, też powołując się na to, że jest taki obowiązek po prostu i to potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego o tym, że sądy krajowe jakby są związane jak najbardziej tym orzecznictwem i powinny w praktyce uwzględniać je, orzekając w świetle na przykład w kontekście dyrektyw unijnych, celów, jakie przyświecają dyrektywom, czyli nawet jeżeli jakiś przepis w prawie krajowym nie odzwierciedla w 100% tej treści przepisu dyrektywy, który mówi o tym samym, to co nas wiąże, to to, żeby realizować ten cel, który stawia sobie Unia Europejska do realizacji, a tym celem jest efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji między innymi osób nieheteronormatywnych w Polsce w kontekście zatrudnienia na przykład. Mamy pytania. Ania, może je przeczytam, co? Okej, bo właśnie częściowo zaczęłaś odpowiadać. Ja bym chciała tylko coś dopowiedzieć a propos właśnie tego, jaką strategię przyjmować, żeby sądy chciały się na te orzeczenia, żeby chciały się do nich stosować. Ja rzeczywiście zaczęłam od pewnego momentu robić tak i to też zachęcam, żeby właściwie kopiować sobie wprowadzenia do tej naszej publikacji, że ja sądom po prostu po kolei wykładam, z czego wynika ich obowiązek uwzględniania tego orzecznictwa. I tak jak mówiła przed chwilą Karolina, to wynika i z orzecznictwa TK, i z orzecznictwa SN-u, więc ja daję w ogóle jeden taki akapicik, gdzie tłumaczę, że z konstytucji wynika to i tamto, że to jest umowa międzynarodowa ratyfikowana ustawą, więc ona ma pierwszeństwo przed ustawą nawet, w związku z czym obowiązkiem jeszcze, że z konwencji, w konwencji mamy tę zasadę subsydiarności, czyli że to państwa członkowskie w pierwszej kolejności są zobowiązane zapewniać realizację praw człowieka, a nie ETPECZ, tak? W związku z czym tym bardziej są zobowiązane do tego, żeby te standardy wdrażać. I teraz ja to po prostu po kolei w jednym akapicie tłumaczę, i potem dopiero piszę, co z tego orzecznictwa wynika i dlaczego to ma zastosowanie w polskiej sprawie. Taki argument, z którym się niestety dość często spotykam i trudno mi jest z nim walczyć, to to, że oczywiście pani mecenas, rozumiemy ten wyrok, bardzo ciekawy, ale stan faktyczny opisany w tym wyroku jest trochę inny niż stan faktyczny opisany w naszym wyroku. No i znowu
To, że ten stan faktycznie jest troszeczkę inny, przecież nie wyklucza tego, że standardy ochrony, które wynikają z tego wyroku, i tak powinny być zastosowane, więc jakby tego nie umiem zwalczyć. I teraz ja jak najbardziej też jako załącznik do pism, albo bardziej link, tak, w sensie daję namiary na omówienia tych orzeczeń, jakieś krótkie, w języku polskim oczywiście, w razie gdyby Trybunał nie miał ochoty brnąć przez cały wyrok po angielsku czy po francusku, chociaż wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszystkie dostępne są też po polsku. I teraz jeszcze to pytanie, no właśnie Karolina, bo chyba to jest też jakaś dobra puenta tego naszego webinaru, że tak, że jak najbardziej organizacje społeczne to na pewno jest dobra metoda, żeby włączać ten wątek prawa międzynarodowego do postępowań, dlatego że organizacje społeczne bardzo często mają po prostu bardzo dobry know-how na temat tego, jakie orzeczenia w sądach międzynarodowych do tej pory zapadły, i kiedy one wprowadzają taki temat do postępowania, a nie tylko my jako pełnomocniczki, to większa szansa, że się z tą argumentacją przebijemy. Tak, ale też jest tak, że są różne organizacje pozarządowe, tak? I są takie, które mają te zaplecze prawne i mogą przygotować tą ekspertyzę prawną, a są takie, które nie mają takich zasobów, ale też jeżeli są tutaj osoby, które wykonują zawód sędziego, to my zachęcamy do tego, żeby nie obawiać się tych organizacji, bo ja rozumiem, że to jest jakieś dodatkowe wyzwanie i czas, który trzeba tym stronom dodatkowym postępowania poświęcić, ale jednak wydaje się, że ta obecność organizacji jest niezwykle istotna i naprawdę ja tutaj mówię o różnych organizacjach. To nie jest tak, że ja tylko po prostu chciałabym obecności organizacji, które przeciwdziałają dyskryminacji w sposób taki, jak my to rozumiemy, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. W sprawie X przeciwko Polsce, tutaj obecne w tym postępowaniu też przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka było też Ordo Iuris. I teraz trudno mi się temu przeciwstawiać, ponieważ wydaje się, że wszyscy mamy prawo do tego, wszystkie organizacje, do tego, żeby włączać się w te postępowania i zabierać głos w imieniu interesu społecznego, bo tutaj tylko na marginesie powiem, że Ordo Iuris to organizacja, która twierdziła, że do dyskryminacji nie doszło w tej sprawie, i też zresztą spotykamy się często na sali sądowej i też jest szereg organizacji, które jakby zabierają głos w sprawach, w które my jesteśmy też zaangażowani jako PTPA, przedstawiając zupełnie przeciwną argumentację, ale wydaje się, że przestrzeń taką, jaką jest sala rozpraw, jest ku temu właściwa. I no tak, i myślę sobie, że ten najlepszy interes społeczny jest rozumiany na różne sposoby, ale no, są przepisy, które gwarantują organizacjom możliwość, które zajmują w celach statutowych, mają wpisane przeciwdziałanie dyskryminacji, występowanie w tych sprawach, które dotyczą wprost lub pośrednio dyskryminacji, i zachęcamy do tego, żeby się nas nie obawiać w sądzie, jak się pojawiamy na sali. No i też zachęcamy sędziów, osoby, które wykonują ten zawód, do tego, żeby szerzej interpretować tą możliwość wstąpienia organizacji do postępowania, które nawet jeżeli wprost nie dotyczy zarzutu dyskryminacji, ale na przykład naruszenia dóbr osobistych, a sprawa de facto dotyczy dyskryminacji, ale na przykład osoba nie ma możliwości skorzystania z kodeksu pracy ani z ustawy wdrożeniowej, ponieważ jest to rodzaj, przesłanką dyskryminacji jest na przykład zdrowie, a chodzi o umowę cywilnoprawną, wtedy to jest jedyna ścieżka, żeby domagać się praw, i wtedy my stoimy na stanowisku, że nasz udział w tym postępowaniu jako organizacji pozarządowej jest uzasadniony. Tu jest też, chciałabym się odnieść do tego pytania dotyczącego tego, czy to może być elementem hamulcowym lub wzmacniającym, i powiem szczerze, nigdy tego do końca nie wiemy, bo naprawdę, no wiecie Państwo, to ten temat dyskryminacji jest taki szczególny, myślę, że nie tylko dla nas, bo się tym zajmujemy, ale też dlatego, że tutaj dużą rolę odgrywają postawy osób konkretnych, na przykład sędziów, którzy mogą mieć nawet nieuświadomione uprzedzenia i zwyczajnie nie uważać, że to jest ważna sprawa społecznie, albo że organizacja powinna uczestniczyć w postępowaniu w sprawie, w której uważają, że ktoś w sposób nieuzasadniony domaga się swoich praw, i nie wiem, i taki sędzia, który na przykład może mieć nawet nieuświadomioną homofobię w sobie, może też blokować dostęp organizacji pozarządowych do postępowania, więc my tego nigdy nie wiemy, ale też mamy bardzo pozytywne doświadczenia uczestniczenia w
postępowaniach, gdzie ten nasz udział jest w 100% respektowany. Co więcej, mamy też całą listę orzecznictwa, w których sądy odwołują się do tego, co my piszemy w naszych pismach procesowych, a nawet nie odwołując się, czytając orzeczenia, widzimy, że było to inspiracją, nazwijmy to, do uzasadnienia wyroku. I mamy jeszcze jedno pytanie. Czy z dotychczasowej praktyki wynika, że narzędzia w postaci wniosków o kierowanie przez sądy pytań prejudycjalnych bądź zapytań do NSA lub SN jako pełnomocniczki, pełnomocnicy winniśmy wykorzystywać, czy jednak ostrożnie do nich podchodzić z uwagi na zagrożenie przewlekłości postępowania? Mimo niewątpliwie... Ja mogę jedno zdanie powiedzieć i kończymy, bo czas nam się też kończy. Tak. To ja tylko powiem, że z drugiej strony jest zwykle tak, że jeżeli nie będzie tego pytania, to na 100% sprawę przegramy. Więc już z tej perspektywy lepiej mieć to pytanie i rzeczywiście umożliwić wypowiedzenie się w tej sprawie chociażby TSUE, niż po prostu ją od razu przegrać. Wiadomo, że najlepiej byłoby ją od razu wygrać, ale raczej jeżeli mamy za sobą całe lata negatywnych orzeczeń NSA chociażby, no to zdarza się oczywiście tak, że nagle po 10 latach NSA zmienia zdanie, ale to się rzadko zdarza, więc już lepiej, jeżeli uda się tam jakoś wbić klin, to po prostu, żeby ten NSA miał to poczucie, że on nie jest sam, tak? Tylko że za nim stoi chociażby pozytywne orzeczenie TSUE, nie? Ale też istotne jest to, żeby poinformować klienta, klientkę, że rzeczywiście może to wpłynąć na to, że będziemy ten czas dodatkowy oczekiwania na rozpatrzenie tego pytania, odniesienie się do niego przez TSUE. Tak, dziękujemy serdecznie, dziękujemy za pytania i zachęcamy serdecznie do tego, żeby zajrzeć do tej publikacji, bo ona, tak jak zostało też powiedziane na samym początku, ona może być przydatna zarówno dla osób, które są pełnomocnikami, pełnomocniczkami procesowymi, ale też dla osób, które wyrokują, też dla prokuratorów, prokuratorek, do których trafiają sprawy, które de facto dotyczą mowy nienawiści, choć w kodeksie karnym nie rozpoznajemy mowy nienawiści motywowanej homofobią, to ten zbiór orzecznictwa, które przygotowałyśmy, większe opracowania zamieszczając na temat spraw polskich, a krótsze na temat wybranych spraw niepolskich, mogą po prostu być przydatne w Państwa pracy zawodowej. Dziękujemy serdecznie za uwagę. I proszę śledzić nasze media społecznościowe. My dość regularnie realizujemy różnego rodzaju działania edukacyjne dla osób wykonujących zawody prawnicze i nie tylko. Zachęcamy do tego, żeby być z nami w kontakcie. Dziękujemy.